Witajcie kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie się obrobiłam, upiekłam ciasto drożdżowe, no i zamierzam się za niedługo wybrać do lasu, zobaczyć, czy znajdę jeszcze w grudniu jakieś grzyby, co tam w tym lesie jest, ale najpierw idę zrobić obrządek w obejściu, nakarmić zwierzęta, no i oczywiście zobaczyć, co tam moi chłopacy robią, czy się czasem tam nie lenią, co oni w ogóle porabiają. Jest już po południu, w domu się obrobiłam, przyjechałam do lasu, tam w oddali na zrębie leżą reszki śniegu, tutaj na lesie tego śniegu nie ma. Słuchajcie, ja koszyczek ze sobą mam, co prawda jak na razie jeszcze jest pusty. No, jestem ciekawa, czy znajdę tutaj jeszcze jakiegoś grzyba. Jak na razie nie ma nic, nic nie widać, aczkolwiek moja intuicja mi podpowiada, że jeszcze chociaż jednego znajdę. No zobaczymy. Powiem wam, że jest dosyć chłodno. Pogoda jest taka pochmurna, ponuro. Wczoraj był już przymrozek. Było minus jeden tutaj u mnie. Dzisiaj było w granicy zera. W nocy zaczął właśnie pruszyć śnieg. Troszeczkę tutaj przypruszyło tym śnieżkiem. Ale jest na plusie, także on dosyć szybko się stopił. No i na chwilę obecną jest dosyć chłodno, także najprawdopodobniej w nocy temperatura spadnie około zera, być może będzie poniżej zera, może znowu popruszy trochę śniegiem, co jest, powiem wam, taką trochę anomalią tutaj w moich stronach, bo ostatnie lata tego śniegu tutaj nie było, w tamtym roku trochę spadło, 1 chyba stycznia bodajże pierwszy śnieg tutaj trochę przyprószył właśnie w nowy rok. A tak poprzednie lata to w ogóle nie było tego śniegu. No zobaczymy, jaki będzie ten rok. No czas najwyższy, żeby i u mnie trochę tego śniegu było. No i słuchajcie, niesamowite, ale mam pierwszego grzyba. Zobaczcie, jaki ładny. No sprawdzimy, jak on tutaj rzeczywiście wygląda. Słuchajcie, grzyb jest zdrowy. Nie jest tutaj w ogóle nadszarpnięty przez przymrozek. Także ja pierniczę. Grudzień, a ja zbieram jeszcze grzyby. No po prostu śmiech. Mam jednego grzyba. No idziemy dalej. Czyli moja intuicja mnie nie zawiodła. Jest tutaj ze mną jeszcze mąż. Z tym, że on poszedł tam dalej. Zobaczymy, czy on coś znajdzie. No sama jestem po prostu ciekawa, jak tutaj dzisiaj ten wypad nam wyjdzie. Jak to się wszystko w ogóle tutaj zakończy. No i słuchajcie, mam kolejnego grzyba. Tym razem mniejszy od tego poprzedniego. Zobaczymy, jak ten wygląda. Też zdrowiutki. Mam dwa grzyby. Tam jest mąż. Też ma w ręce, widzę, 3 sztuki. Także słuchajcie, no jest niesamowite. Grudzień, a my zbieramy grzyby. Dawaj tutaj, co ty masz tu? Mam 4 dorodne podgrzybaski. Połóż, zobaczymy, czy zdrowe chociaż. Muszą być zdrowe. Tak, muszą być zdrowe. No przecież zdrowiutki jest. No, ten coś no tutaj. Zdrowiutki jest, no. No ma tu dziurkę, ale zobaczymy w domu, jak to on tam będzie. Się z... No przestań. Ten jest zdrowy. Ten też zdrowiutki. No jak ręce. Przecież robaki już dawno, kurde, zamarły. Ten też zdrowy. No tak, to prawda, robaki już dawno zamarzły. 2, 4, 6. Słuchajcie, mamy 6 grzybów. To jest po prostu niewiarygodne. Słuchajcie, jeszcze tak z pół godziny tutaj w tym lesie i będziemy mieli znowu kolejną zupę. Tym razem w grudniu. No tak jeszcze, żeby to powiedzmy było ze 2 tygodnie, to byśmy mieli prosto na Wigilię świeżą zupę. Idziemy dalej. No zobaczymy, co tutaj nam się uda nazbierać. No jest kolejny grzybek. Też młody, także nie ma starych grzybów, takich dużych. Są to jeszcze takie sprzed kilku dni. O, ukręcił mi się tu jeszcze. Jest mokro w lesie, także one się dosyć ciężko tutaj wykręcają, bo mech jest bardzo sprężysty. No i też zdrowy. No tak jak mąż się śmiał, że robaki już pozamarzały, grzyby zostały bez robaków. Nie ma robaczywych, tam się trafiło gdzieś po drodze chyba ze 3 robaczywe, no a reszta zdrowe i słuchajcie,
Kilka tych grzybów już w koszyczku mam. Zobaczymy, czy jeszcze nam się uda tutaj znaleźć. Jak to będzie wyglądało? No dzisiaj jest sobota, barbórka. No i też powiem Wam, że ciekawa jestem, jakie będą święta. Czy będą ze śniegiem, z lodem. No jest takie przysłowie, jak Barbara po... O, jest kolejny grzybek. Jak Barbara po wodzie, to Boże Narodzenie po lodzie. Dzisiaj nie ma przymrozku, jest tak raczej mokro, więc jest szansa, że te święta będą tutaj u mnie z przymrozkiem. Chociaż z przymrozkiem. No i może jakiś śnieg się w końcu pojawi. Powiem Wam, że bardzo lubię iść wieczorem, już jak po kolacji, jak się idzie na pasterkę. Uwielbiam, jak jest właśnie mróz, sypie śnieg i skrzypi pod butami. No, powiem Wam, że ostatnie takie wrażenia to miałam może ze 20 lat temu. No, a niestety ostatnie wigilie są tutaj bez śniegu. Przeważnie jest to pogoda taka typowo jesienna, a nie zimowa. No i jest jak jest. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Mam nadzieję, że święta będą białe, bo wszystko na to wskazuje. Temperatura się tutaj ochłodziła. W całym kraju, tam na wschodzie, bardziej właśnie na wschodzie, no może nie w całym kraju, ale na wschodzie śnieg już leży. A u mnie jeszcze nie ma nic. No dzisiaj dopiero troszeczkę popruszyło. No zobaczymy, jak to będzie. No jest kolejny grzyb. Zobaczymy, jak ten wygląda. Ten jest trochę większy. Z tego chyba już nic nie będzie. Nie, zdrowy jest. Kurczę, a myślałam, że jest robaczywy. No ale jak to mąż powiedział, że nawet robaki już zamarzły. Także w grzybach ich nie ma. No zobaczymy, jakie będą święta w tym roku. Czy będą białe, czy bezśnieżne. No dzisiaj mamy sobotę, barbórka. No jest takie powiedzenie, jak Barbara po wodzie, to Boże Narodzenie po lodzie. No a u mnie jest na plusie, jest mokro. Także jest szansa, że w tym roku te święta będą białe. Bo powiem Wam, że ostatnie święta u mnie niestety nie były białe. Pogoda była bardziej taka jesienna niż zimowa. O, jest kolejny grzyb. Także jeżeli chodzi o święta, no to powiem Wam, że ostatnie takie śnieżne to były chyba ze 20 lat temu. Ale śliczny, zobaczcie, jaki piękny, zdrowiutki. No piękny. No i w koszyczku mam już tyle. No po prostu szok. No a wracając do świąt, to tak jak mówię, no dosyć dawno już tutaj białych świąt na tych terenach nie było. Zimy są ciepłe, przypominające bardziej aurę jesienną niż zimową. No i tak by się chciało już, żeby takie chociaż raz te święta były prawdziwe, z śniegiem, mrozem. Powiem Wam, że uwielbiam, jak tak idzie się na pasterkę nocą, sypie śnieg, jest mróz, szczypie w nos i śnieg chrupi pod nogami. No ale niestety, tak jak mówię, już dawno tego nie było. O, jest kolejny. Ten jest większy, zobaczymy, jak ten wygląda. Nie no, po prostu to jest kosmos. Zbierać w grudniu grzyby, też jest zdrowy, więc jest kolejny. Mąż tam jak na razie nic więcej nie znalazł, ale chodzi, być może też jeszcze ze 2-3 znajdzie. No zobaczymy, jak przyjadę do domu, to będą się po prostu śmiać. No, to jest niewiarygodne, żeby o tej porze zbierać grzyby. Na wschodzie Polski jest już śnieg, był już śnieg, bo tam częściowo też już potopniał. No a ja powiem Wam, no jak widzicie, zbieram jeszcze sobie grzybki. Nie ma ich już co prawda dużo, no ale jeszcze się pojawiają, jeszcze się trafiają właściwie. No i spacer jest przedni. W ogóle tak sobie pochodzić, pooddychać, no ja dalej, kurczę, coś z tym gardłem. Nie mogę się tutaj dokurować, gdzieś ta chrypka dalej mnie trzyma. Już mi to wszyscy znajomi różne medykamenty podsyłają, różne mikstury robią i ja sama gdzieś tam
wszelkiego rodzaju zioła zażywam, no i jakieś różne nalewki. Nic mi, kurczę, nie pomaga. Tyle tylko, że głos odzyskałam, no ale chrypka gdzieś tam nadal jest. I jest kolejny grzybek. Ale ten jaki ładny. Twardy. Zaraz zobaczymy jak. No ale ten już widać, że jest tutaj taki troszkę zbrązowiały. To tego chyba przymrozek tutaj dotknął. Ale zdrowy. Zobaczcie, jaki piękny grzyb. Nie no, po prostu ja to się tutaj chodzę i śmieję, bo mnie to już po prostu bawi zbierać grzyby w grudniu, gdzie za chwilkę będziemy ubierać choinkę. No a ja zbieram grzyby. Można? Można. A kto komu zabroni? Polak potrafi. I kolejny jest ładny. Zobaczymy, jak on będzie tutaj wyglądał. No chodźesz tutaj, wykręć się. Ale piękny. Oczywiście zdrowiutki. I pod drzewem jest jeszcze jeden. Ten już jest taki bardziej miękki. Ale też chyba będzie zdrowy. Zobaczymy. Nie. Niestety ten tutaj przymrozek nie dotarł, więc tutaj robaki nie wymarzły. Ten jest niestety robaczywy. No i tutaj jest kolejny grzyb. Prawdopodobnie będzie zdrowy, bo wszystkie są zdrowe. Tam rzadko który się... O, purchawka jeszcze. Jeszcze dymi. Rzadko który tu się... O, a ten mnie zaskoczył. Oskurkowany, robaczywy jednak. Ale tutaj są kolejne grzybki. Zobaczcie. Jest tutaj grzybek. Tutaj są dwa. I tutaj jest czwarty. Także cztery w kupie. Zobaczymy, jak te tutaj wyglądają. O, też robaczyły. A to mnie zaskoczyły. A te? Te chyba też będą robaczyły. Nie, ten jest zdrowy. Robaczyły. No i jeszcze tu jest jeden. Zdrowiutki. No i w koszyczku jest tyle. Zobaczymy, czy jeszcze coś znajdziemy. Wypad do lasu dobiega już końca. W koszyczku mam tyle grzybków, także słuchajcie, jeszcze w grudniu ich nazbierałam. Nie ma to już ich tyle, co ostatnio pełny koszyczek, ale jednak są. Także słuchajcie, jestem zadowolona, jestem szczęśliwa, bo przy relaksie nazbierałam również grzybków. Wypad do lasu dobiega już końca. No i słuchajcie, nazbieraliśmy razem z mężem tyle grzybków. Nie ma ich dużo, ale troszkę jest. Także słuchajcie, jestem zadowolona. Uśmiałam się tutaj z mężem w lesie naprawdę solidnie. Wypad do lasu dobiega końca. Wracamy już do samochodu. Nazbieraliśmy z mężem tyle grzybków. Nie ma ich dużo, no ale powiem wam, że jeszcze są. Także spacer w lesie jest naprawdę przedni. Poza wdychaniem świeżutkiego powietrza. O, a na koniec trafił się jeszcze jeden. Także słuchajcie, poza wdychaniem świeżego powietrza są jeszcze i grzybki. Można sobie tutaj na zupkę nazbierać. Także, o, jeszcze jeden. Ale numer. Zobaczymy, jak ten wygląda, ale chyba jest zdrowy, bo korzonek ma twardy. Piękny. Przepiękny. Także słuchajcie, po przy okazji wybrania się do lasu można jeszcze naprawdę znaleźć grzyby. Radość jest wielka, zabawa fajna. Także zabierajcie dzieciaki, jedźcie do lasu, urządźcie konkurs na znalezienie grzyba. I zobaczycie, jak fajnie można spędzić czas w lesie, nie siedząc w domu na czterech literach, przed komputerem, z telefonami w ręku. Zapraszam po prostu do lasu, a wam wszystkim życzę zdrowia,
relaksu, odpoczynku, no i przede wszystkim uśmiechu. Trzymajcie się, do następnego.